Cześć. Zapytam gościa, jaka to melodia? Co gość odpowie? Zobaczycie, przed wami Rafał Brzozowski. Cześć, dzień dobry. Cześć. Nie będzie o programie Jaka to melodia, a może będzie. A może będzie. Słuchaj, najnowsze twoje dziecko muzyczne, krążek zielony I Love You. Mm-hmm. Myślałem, że to będzie coś innego. Po twoich przygodach różnych popowych? Z muzyką. Tak, popowych. Właśnie, dlaczego poszedłeś w tę stronę? Wiesz co, nałożyło się kilka elementów. Po pierwsze, to był moment, kiedy byłem po występie swoim eurowizyjnym, gdzie myślałem o piosenkach takich w stylu The Weeknd, takich produkcjach w stylu Dua Lipy. To była kooperacja ze Szwedami, więc miałem przygotowany taki materiał na taką płytę stylistycznie. A ponieważ tam wielkiego sukcesu nie wywalczyłem, więc stwierdziłem, że czas na płytę dojrzałą, na płytę, na którą nigdy nie miałem czasu. To jest zawsze taki moment, kiedy się mocno intensywnie pracuje. No i generalnie gdzieś chodziła mi po głowie taka płyta, która byłaby spójna od A do Z. To znaczy, żeby miała jakieś historie. Zaczęło się to od historii. Skończyłem 40 lat, więc miałem coś do powiedzenia. Akurat stało się też tak, że rozstałem się po długoletnim związku z kobietą, ze swoją narzeczoną, więc nie wyszło nam. Więc tak naprawdę mogłem już coś powiedzieć muzycznie światu i tak się też stało. Tutaj akurat pomocą przed Tomek Szczepani, który jest takim moim zdaniem kapitalnym kompozytorem, jeszcze może niedocenionym, nieodkrytym w Polsce, bo świetnie wszedł w moją energię, w to, co ja czułem, te wszystkie nasze spotkania, rozmowy. On od razu zaprosił Maćka Jadowskiego do tego, żeby spisał te historie w teksty, więc powstały teksty do historii, które opowiadałem. A potem on to wszystko zaaranżował, skomponował, zamknął się na 2 tygodnie w domu i miał ten komfort, że mógł sobie na to pozwolić. Ja akurat przez pracę przy programach telewizyjnych nie mogłem się wyłączyć całkowicie na 2 tygodnie, a przy procesie twórczym tak trzeba zrobić. Więc cieszę się, że to się udało, bo inaczej nie byłoby takiej szansy. Więc geneza jest jakby złożona. I wydaje mi się, że dzięki temu mogłem muzycznie powiedzieć więcej w historiach, które powstały właśnie na tej płycie. To, co powiedziałeś, to nie jest codzienność, że artyści ze sobą tak rozmawiają, przez co powstaje jakiś materiał. To jest często jak to wygląda, że po prostu stajesz jakiś tam gotowiec i masz zaśpiewać. Często tak było. W większości przy produkcjach przez ostatnie lata to wyglądało w ten sposób, że miałem telefon, dostawałem jakąś piosenkę, która mi się spodobała bądź nie, i to była praca nad jednym singlem. Czyli przyjeżdżałem do studia, śpiewałem go, gdzieś tam był aranżowany, zmieniany i wychodził na rynek. Nie było takiej pracy przy całym albumie. To był album w 2016 roku Polskie Standardy właśnie z Krzyśkiem Herdzinem, gdzie śpiewał ze mną w duecie Matt Das, gdzie właśnie Zbyszek Wodecki się pojawił. Więc jakby ta stylistyka mi była bardzo bliska i uważałem, że to była ostatnia płyta, na którą pracowałem długo właśnie z Krzyśkiem Herdzinem i Rafałem Smoleniem, więc mogliśmy tutaj sporo czasu spędzić. Potem była płyta z Janem Borysewiczem i ona też wymagała chwili do tego, żeby po prostu popracować. I potem była przerwa, bo programy telewizyjne, jakieś single i tak dalej, potem ta Eurowizja, lepiej, gorzej, tak czy nie, ale musiałem jakieś decyzje po prostu wtedy podjąć. Zdecydowałem się, że jednak wystartuję, bo z tą Eurowizją cały czas coś tam się działo i ciągle gdzieś tam się pojawiałem. A to w preselekcjach w 17, potem jako prowadzący i tak dalej. Więc ta Eurowizja cały czas w moim życiu gdzieś się pojawia. No tak, oczywiście nie unikniemy tematu Eurowizji, bo na pewno doświadczenia, które zebrałeś. No też budzi niesamowite emocje Eurowizja. Jeszcze. Zresztą patrząc, co się dzieje teraz, przed dniu Eurowizji, no to tak jest faktycznie. No na marginesie, jak przewidujesz, jak Blanka sobie poradzi? Nie mam pojęcia, dlatego że Eurowizja jest absolutnie nieprzewidywalna. Ja sporo na temat tej Eurowizji już wiem, bo znam ją trochę też od kuchni, przez to, że byłem prowadzącym, też współpracowałem z BU, więc wiem mniej więcej, jak się to robi, jak się to produkuje. Bardzo wysokie standardy są tam. Natomiast jedna rzecz jest na pewno taka, że trzeba popatrzeć na to, co mówią bukmacherzy, bo jednak bukmacherzy mało się mylą, rzadko się mylą. Jednak jak dają komuś awans, że ktoś będzie, no to oni wiedzą dlaczego. Myślę, że ten hejt, który jest na nią,
i na tą piosenkę, na ten sposób nie mogą się fani pogodzić, że akurat ona jedzie, a nie kto inny, to też dużo jednak będzie miał w tych rankingach bookmacherskich, bo jednak widzą bookmacherzy, co się pisze na temat tych piosenek i w tym momencie są, jakie są propozycje na rozkładanie głosów. Jest to przykre, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, Eurowizja jest bardzo nieprzewidywalna i tam może się różne rzeczy mogą się wydarzyć, bo to jest konkurs, raz się podoba piosenka popowa, raz ballada, raz rock'n'rollowy Maneskin na przykład, kiedy dokładnie. Ja pojechałem. Nie można tego przewidzieć kompletnie. Czy żałujesz swojego występu, tego, o którym mówimy? Nie, absolutnie nie żałuję. Myślę, że to była niesamowita przygoda i to, że mogłem tam wystąpić, zapamiętam na całe życie. Faktycznie trochę pechowo, bo w okresie pandemii, kiedy jeszcze u nas był wykryto COVID w drużynie, siedzieliśmy zamknięci w pokojach kilka dni, nie mogłem jakby poznać więcej tych ludzi, którzy tam przyjechali, nawet nie uczestniczyliśmy w tej ceremonii otwarcia na tym turkusowym dywanie. Czyli było zagrożenie, szkoda. Że wystąpisz? Tak. Były już takie nawet chyba informacje, że to poleci z taśmy po prostu ze studia z Warszawy, który nagraliśmy wcześniej. Tam dużo się działo i rzeczywiście też ten cały wybór był trochę taki niejasny. Trzeba było tłumaczyć, dlaczego ja jadę, a nie Alicja Szemplińska i tak dalej. Ja zamiast się tylko i wyłącznie skupiać na tym występie, to musiałem też tłumaczyć głównie w Polsce, dlaczego tak, a nie inaczej, bo poznałem świetnych dziennikarzy, rozmawiałem z całym światem tak naprawdę i to był super czas, kiedy mogłem z różnymi ludźmi porozmawiać i wspominam to znakomicie. W każdym razie doświadczenia cenne, mówisz, że warto przekazać takie doświadczenie i mam nadzieję, że też jak będziesz rozmawiał z artystami, to o tym będziesz mówił. Wspomniałeś, jaka to melodia. Mhm. Chciałem zapytać, bo nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że ty jakby kształtujesz trochę poniekąd w tym programie gusty muzyczne Polaków. Kategorie są różne. Ja zawsze się zastanawiam, jak jest taka opcja po jednej nutce rozpoznać. Jak można rozpoznać po jednej nutce utwór? Można, wiesz, ja ci zaraz powiem. Najpierw odpowiem trochę na to pytanie, mówisz, że kształtuje gusta muzyczne Polaków. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten program opiera się na badaniach rynkowych, do jakiej grupy jest skierowany. I to jest, no to są badania telemetryczne. I przede wszystkim staramy się robić rozrywkę. Ja mam jakiś wpływ na to, co tam jest prezentowane, ale też nie do końca. Bo jednak są redaktorzy muzyczni, którzy są odpowiedzialni za to. Dobór piosenek też jest nieprzypadkowy i to jest wszystko badane. Więc wiemy, jakiego mamy widza, wiemy, do kogo ten program adresujemy. Ja się staram przynajmniej zrobić tam jak najwięcej. Dużo rzeczy zmieniłem przychodząc tam. Dbałem o to, żeby wymienić podkłady, te stare, wszystkie te aranżacje, żeby można było na żywo tam śpiewać, żeby można było wykonywać wiele rzeczy. Dużo się zmieniło, naprawdę. Program bardzo ewoluował. Natomiast jest tak, że jest grono fanów programu, które jest stałe i przychodzą ci uczestnicy od lat i oni się po prostu uczą. Uczą się 5-10 sekund każdego utworu. Oni nie słuchają całego utworu, tylko początków. I teraz w momencie, kiedy pojawia się jakaś zagadka, to są w stanie strzelić. W większości strzelają, ale wystarczy, że im podmieniamy tylko tytuł piosenki, bo jest ten sam artysta i nagle zamieniamy na jakąś inną piosenkę i już nie zgadają. Okej, czyli taki sposób, słuchajcie, jak będziecie startować, jaka to melodia, to już macie odpowiedź, tak nauczyć się ładniej. No dokładnie, były tam różne cuda, ale rzeczywiście niektórzy mają genialną pamięć, kojarzą niesamowicie i ja potrzebuję czasami tych trzech nutek, żeby te piosenki niektóre rozpoznać, ale ta jedna, to są już ludzie, kojarzą, bardzo szybko kojarzą, trzeba mieć duże skojarzenia. Tytuł, podpowiedź, Zosia już od razu wie, przynajmniej ma 2-3 propozycje. Był taki Tomek Bednarek, który jest tam rekordzistą, to są 3 sekundy, finał zrobił, iż faktycznie da się w 3 sekundy zrobić to, bo on to pokazał, że to można w 4 sekundy, w 3 sekundy 7 tytułów zgadnąć, można. No to w takim razie naprawdę, a przy okazji też, czy ty jakieś kategorie możesz zapodać, jak mówią trochę młodzieżowo, czy raczej już... Nie, raczej ja się na tym nie skupiam, wiesz, bo to by była praca taka redakcyjna jeszcze moja i myślę, że już bym miał po dziurki, okay. Po kokardkę, bo to i tak jest wyczerpujące, a jeszcze tak naprawdę nie, musiałbym tylko i wyłącznie robić ten program. Mm-hmm. To wtedy na muzykę, na koncerty nie byłoby w ogóle czasu. Ale śpiewasz w tym programie, więc to jest fajne. Tak, mam tą możliwość, że
oczywiście jak się pojawiłem na początku, to starałem się więcej tych utworów wykonywać, żeby tego widza jednak też do siebie przyzwyczaić, do tego, że jestem tam gospodarzem i staram się tam śpiewać. I to dobrze, że w tym programie faktycznie tak jest, że jest ktoś, kto się zajmuje muzyką, bo w Kole Fortuny akurat jest to niepotrzebne. Tam badania rynkowe wyszły takie, że tam nie musi być muzyk. Może być muzyka, ona została wprowadzona, ona została, ale już te rundy muzyczne i te występy, które były troszeczkę takie prześmiewcze i czasami były takie przeze mnie robione dla takiego rozbawienia publiczności, trochę pastiżowo, kabaretowo, no one zostały inaczej odebrane, ale na ten temat się nie skupiam. 576 odcinków poprowadziłem, 930 coverów zaśpiewałem. No dużo, naprawdę tam, dużo. Szacun. A tutaj mogę już wybierać sobie piosenki, które chcę zrobić. Czasami jest coś takiego, że na przykład jakiś artysta nie ma, nie żyje, albo na przykład, nie wiem, nie chce przyjechać do jakiegoś powodu, zaśpiewać piosenek. Natomiast my generalnie, jeżeli ja coś biorę, to takich artystów, których ja znam, lubię, albo ich twórczość bardzo cenię, czy Andrzej Zaucha, czy Zbyszek Wodecki, czy Krzysztof Krawczyk, i takie utwory bardziej mi po prostu leżą. No wymieniłeś takich już tutaj mega artystów. Tuzów. Tuzów, tak, na twojej płycie tej właśnie wcześniejszej jest, też masz możliwość, tak, śpiewałeś, tak? To jest też niesamowite. Która piosenka z tej płyty właśnie klasycznej, że tak powiem? Polskie standardy, mówisz, tak, o tej płycie? Tak, która piosenka dla ciebie jest naj... Gdybyś miał wybrać jedną. Wiesz co, nie wiem, ciężko to powiedzieć, która jest utworem na ciebie, na wiesz, tak serducho, co ci podpowiada. Nie, ja myślę, że do każdej piosenki na płycie podchodzę i zupełnie, bo to jest, każda piosenka ma inną historię. Tak jak jest płyta Zielona i Lowi, one też mają inne historie, o czym za chwilę powiem, to tam na przykład płyta Polskie Standardy powstała w mojej wpadki z pomylenia tekstu na koncercie pani Ireny Santor, więc jak ja potem zrobiłem z nią duet, więc to była dla mnie ważna piosenka, ale za chwilę pojawił się Zbyszek Wodecki i nowa wersja Zacznij od Bacha, potem Wojtek Gąsowski, także tam Mad Dusk też. I Mad Dusk, potem była, mogliśmy z Atalią Szeder zaśpiewać piosenkę, potem mogłem z Kaldów zaśpiewać Czerwone Gitary, gdzie Seweryn Krajewski napisał mi, niech pan śpiewa, pozwalam panu śpiewać wszystkie moje piosenki, tylko żeby pan nie zepsuł. Także tam były takie historie. Także naprawdę było, każda piosenka okay, jest czyli inna. Czyli nie masz jednej ulubionej? Nie mam jednej ulubionej. Tak samo jest z tą płytą, aczkolwiek gdzieś po Zielone pokoju, I Love You. Zielone I Love You, natomiast tutaj chyba gdzieś w pokoju hotelowym jest jedna z moich ulubionych piosenek, bo ona jest tak napisana w takim stylu trochę właśnie lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbyszka Wodeckiego, więc tak to wymyślił Tomek Szczepanik i bardzo mi ta piosenka leży. Mm-hmm. Tak, wspomniałeś o właśnie Tomku Szczepaniku, wspominałeś Jana Borysewicza, wspominałeś Marka Kościkiewicza. Tak, wspaniałego kompozytora, jeszcze kilku innych, też jakby napisał mi wiele przebojów. Tak, właśnie, bo ja cię pamiętam z Emigrantów, pamiętam cię tak, z Domono, tak, pamiętam cię, tak, i no tak troszkę trochę, brakuje mi troszkę takiego Rafała właśnie rockowo-pazurowego. A wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że człowiek się ewoluuje i zmienia. Ja w ogóle generalnie nigdy się nie bałem eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi. No bo jeżeli masz takie możliwości, że możesz śpiewać tak i tak, to czemu tego nie wykorzystać? I ta muzyka swingowo, taka jazzowa, ja nie jestem jakimś jazzmenem i nie silę się na jazzmena, ale lubię takie utwory, które coś a la Michael Bublé, i uwielbiam Michaela Bublé, w ogóle jego sposób koncertowania, bycia, to co on nagrywa, jak on realizuje się muzycznie. Więc ja sobie stwierdziłem, że warto eksperymentować i robić różne rzeczy, a które trafią, to nagle się okazuje, że to jest twoja droga, ona może być wiele, wiele lat trwać. Bo tak to cały czas trzeba się troszkę ścigać. Wiesz, mi się trochę już nie chce ścigać z młodym pokoleniem, że mam się nasuwać w radiach, kto ma więcej przebojów i czy moja piosenka teraz będzie, czy nie. Ja swoje 5 minut już miałem, wiesz, takie radiowe. Może jeszcze wróci, a może w innej formie wróci. Może w formie kompozytora wrócę kiedyś na przykład. No tego nie wiesz. To ja też tego nie wiem, ale myślę, że... Ale myślisz o tym. Tak, człowiek. Tak, bo to jest fajne, mam jakieś pomysły nawet na to. Najważniejszy moment w twoim życiu zawodowym oczywiście, to jakbyś miał taki przełomowy, najważniejszy. Nie, ja myślę, że u mnie było bardzo dużo tych momentów dużo przełomowych, bardzo dużo. Nie ma jednego. Oczywiście pojawienie się piosenki tak blisko i sukcesu tego utworu absolutnie jest chyba największym moim takim sukcesem, przełomem w życiu, bo
jak się ma sukces z utworem, przebój, to wszystkie drzwi się otwierają. Natomiast voice, pojawienie się tam, kiedyś szansa na sukces, młody chłopak z AWF-u bez umiejętności żadnych przychodzi, gdzieś tam się pokazuje, ktoś mówi, że może, potem właśnie jedna płyta, druga i poznaje Marka Kościkiewicza, poznaje tych wszystkich ludzi w swoim życiu. Ale myślę, że tak blisko to jest moment, kiedy pojawiam się i jestem jako solista rozpoznawany. I przychodzi duży kołowrót, bo to są wywiady, to są koncerty, to są podróże, każdy cię zaprasza, poklepuje po ramionach, jakaś tam twórczość powstaje, taki gość się nagle pojawia, można go lubić albo nie lubić, ale jest, prawda? Więc to taki bardzo mocny, przełomowy moment. A potem myślę też telewizja, że pojawienie się moje w telewizji, bo jednak to też zmieniło moje życie i też bardzo zmieniło moją rozpoznawalność, bo jednak jestem bardzo rozpoznawalny. Kop do góry. Tak, no i trzeba było z tego skorzystać. Na pewno jestem gościem, który może śmiało powiedzieć sobie, że nie straciłem żadnej z szans, którą mi gdzieś tam życie dawało. I to nie było tak, że dostawałem propozycje i mówiłem, nie, ja się boję, ja tego nie zrobię. Ja to brałem po prostu, mimo tego, że wiedziałem, że będzie trudno. Eurowizja też, miałem świadomość tego, że każdy mnie przed tym przestrzegał, że to jest bardzo trudny konkurs, który może zamknąć ci też karierę i pokrzyżować twoje plany, albo ją otworzyć. I to trzeba mieć tego świadomość, więc różne rzeczy się działy, różne informacje otrzymywałem tam od managementu Andrzeja Piasecznego, jak to kiedyś wyglądało. Andrzej też mi opowiada jakieś historie. Także różnie. Czyli naprawdę. Tytuł płyty następnej będzie Nie żałuję niczego. Masz ode mnie w prezencie tytuł. Dobrze. Niech będzie. No, coś ale Cienie się wloką za nami na płycie Zielonej Love też o tym opowiada. Tylko że te cienie akurat są przedstawione jako kobiety, które gdzieś przez życie się przesuwają i one gdzieś tam prowadzą. Ale chodzi o to, że po prostu warto się czasami odciąć od przeszłości. I jeżeli chce się pójść dalej, to trzeba zamknąć pewien rozdział w życiu. I ta płyta Zielonej Love absolutnie jest właśnie o tym, żeby po prostu uciąć, powiedzieć dziękuję, przemyślałem to, powiedziałem, zrobiłem to dobrze, to źle. Ale tego już nie, wiesz, to... Są takie modne w mediach awantury po rozstaniu, że ludzie się obrzucają błotem i mówią, jak to ktoś był straszny i to w ogóle te afery są potem kręcone i wiesz, tym żyje internet tak naprawdę, co niestety tam ktoś powiedział. Ja myślę, że to jest absolutnie już niepotrzebne, bo tego się już nie da cofnąć. To już było. Co powiedzieć? Przepraszam, przepraszam, zrobiłem, nie zrobiłem, ale trzeba iść dalej. I jedna i druga osoba, więc... Czyli piosenkę napisać lepiej. No na przykład skupić się na czymś nowym i znaleźć nową energię do tego, żeby coś tam dalej tworzyć. Wiesz, że masz jakiś pomysł na nową płytę, co by to mogło być? Wiesz co, myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że albo jeszcze pójdę w klimacie polskich standardów, ale drugiej części, czyli takich po prostu piosenek szlagierów, które by mogły być jeszcze przearanżowane na swing. Jeszcze wcześniejszych? Tak, bo tam było dużo tych utworów, których jeszcze nie zrealizowałem, a chciałem zrobić na przykład Nie płacz, kiedy odjadę, albo takie utwory właśnie w tym stylu. Natomiast może będzie taka sytuacja troszeczkę jeszcze tego popu, ale z artystami troszkę starszymi chciałem popracować. Okej. Tak, też jest taki plan, żeby jednak się trochę jeszcze pewnych rzeczy pouczyć. Słusznie. Zawsze warto. Warto. Słuchajcie, Rafał Brzozowski był gościem Muzetoku, ale to nie jest koniec programu, bo jeszcze mam dla ciebie 5 pytań tendencyjnych. Za chwilę. Ja jestem. Gotowy. Tak. Dzięki za ten cześć. Dzięki bardzo. Słuchajcie, Rafał Brzozowski, 5 pytań, Deresza, piątka Deresza, trudne pytania. Tendencyjne, pierwsze pytanie. Piosenka, którą często śpiewałeś w dzieciństwie. To nie odpowiem na to pytanie, bo ja nie śpiewałem w dzieciństwie. Coś tam grałem, ale ja może jaką lubiłem. Wiem, dobra, już strzelam szybko. Lubiłem bardzo płytę Natalii Kukulskiej, bo to był 86 rok czy 5, jak one były wydane. I taka była piosenka, którą słuchałem w kółko, Bal moich lalek. A potem w 87 słuchałem I Just Call to Say I Love You. Okej, klasyka. Utwór, którego nie cierpisz. Jak słyszysz to, stajesz. Jest jakiś utwór, który mnie wybitnie denerwuje, ale mi zadajesz pytania trudne, po prostu utwór, którego nie cierpię, nie wiem.
coś pewnie z jakiegoś takiego bardzo mocnego disco polo, to na pewno tak. To nie wiem teraz, bo staram się to przełączać, ale jak są takie te głupie ale Aleksandra, jakieś takie rzeczy, to od razu dziękuję. Dobra, dałbyś wiele, żeby wystąpić z... Michaelem Bublé. Z Michaelem Bublé. Tak, to by był mój taki duet marzeń. Duet marzeń. No. No to wszystko przed tobą. No wiesz. Zadzwonię do niego po programie. Ale to jest, oczywiście, że wszystko się może się w życiu wydarzyć. Ja już przeżyłem takie rzeczy, śpiewałem z Katie Melua, z Bonnie Tyler, z Limalem, wiesz, to w ogóle... Luzik. Tak, więc dlaczego by nie? Nawet był taki plan i bardzo się starałem, zabiegałem o niego, żeby przyjechał do telewizji, dał koncert świąteczny i prawie się udało, ale niestety wcześniej przyjechał Robbie Williams i ten koncert się słabo obejrzał. Nie wiem dlaczego, świąteczny, i potem stwierdzono, że to są potężne budżety. Super, i nikt nie będzie ryzykował. Koncert był świetny. Nie wiem dlaczego nie obejrzał się, tak jak na przykład Benefis Zenka Martyniuka. Nie? No cóż, chciałbyś umieć śpiewać jak? Jeszcze raz? Chciałbyś umieć śpiewać jak? Jak? Niech będzie, ale lubię na przykład Bocelliego. Bardzo. I uważam, że takie śpiewanie operowe, klasyczne, to też jest coś pięknego. Umieć. Wiesz, bo to chodzi, co się śpiewa, a co potrafisz też zaśpiewać. I jak masz taką możliwość śpiewania klasyki, to w zasadzie wow. On to też umie. Czyli to w tę stronę mógłbyś pójść. Tak, ja myślę, że to jest fajna rzecz, bo śpiewam czasami z Alą Węgorzewską i ona mówi, że ja mam tam potencjał, tylko że ja go w ogóle nigdy w to nie wierzyłem i nie wykorzystywałem. Ale to trzeba się szkolić. Ja nie wiem, czy to już trochę nie za późno. Nie, na proszę takie cię, kochany. A ja myślę, że jak się chce, to... Wszystko przed tobą, młody człowieku. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Nigdy nie zaśpiewasz... Pewnie padła odpowiedź na to pytanie. Zmieniłeś gatunek muzyczny. Wiesz co, tak, ale ja nigdy nie powiem, że ja nie zaśpiewam, bo ja wiesz, kiedyś grałem też na weselach wiele lat. Jak trzeba było śpiewać piosenki disco polowe, to ja śpiewałem, bo klient tego wymagał i ludzie tego chcieli. Ja byłem zawsze takim gościem entertainer, więc to co trzeba było robić, to się to robiło. I nigdy nie powiem, że czegoś nie zaśpiewam, ale nie lubię. Ja na przykład nie podchodziłem do tego, bardzo sceptycznie podchodziłem do piosenek z męskiego grania, które mi proponowano do tego, żebym wykonywał. Dawida Podsiadło na przykład, bo uważam, że po prostu jest bardzo duża grupa ludzi, która natychmiast się buntuje, dlaczego w ogóle ja to w ogóle muzykę dotykam, przecież to jest w ogóle... Zaśpiewałem parę razy i wyszło to bardzo fajnie, a uważam, że no po prostu nie chcę tam ingerować w te wszystkie rzeczy, żeby gdzieś słuchać potem, że to jest nie dla mnie, czy tam coś. Mi to jest po prostu niepotrzebne. Jak coś lubię, jest fajne, to po prostu sobie to śpiewam i tyle. No cóż, to już jest koniec, Rafale. Naszej rozmowy. Aż szkoda. Rafał Brzozowski, jaka to melodia? Już wiecie, jaka to jest melodia. Jego melodią jest być super człowiekiem, super. Staram się, żeby było po jednej nutce zawsze. Po jednej nutce. Dzięki.